Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć troszkę o naszych feriach jeździeckich w naszej stadninie. Chciałabym Wam opowiedzieć, jakie mamy atrakcje, na co możecie się nastawiać, co Was czeka w naszej stadninie, więc zapraszam Was do oglądania. Obozy jeździeckie w Stajni Iskra to naprawdę wyjątkowy czas. Chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o feriach jeździeckich w Iskrze. Mamy na tyle szeroką ofertę i przyjmujemy tak naprawdę każdego jeźdźca, każdą osobę, która czy rozpoczyna przygodę z jeździectwem, czy już jest naprawdę na poważnym, zaawansowanym poziomie swojego jeździectwa. Czyli mamy do wyboru obóz rekreacyjny i obóz sportowy. Obóz rekreacyjny charakteryzuje się tym, że tam właśnie są różne grupy osób, tak? Czyli osoby początkujące, zupełnie jeżdżące na ląży, osoby kłusujące, osoby galopujące, osoby już bardziej zaawansowane galopujące oraz osoby, które już fajnie sobie radzą, skaczą, trenują i robią już bardziej zaawansowane elementy ujeżdżeniowe. Więc jak widzicie, głównym atutem naszego obozu jest to, że Was grupujemy Was poziomem i mamy naprawdę indywidualne podejście. Grupy na obozie rekreacyjnym są maksymalnie czteroosobowe z tendencją do 3 osób. I tu jesteśmy w stanie skupić się na Was, na Waszych potrzebach. Naszym kolejnym atutem jest to, że mamy 6 instruktorów, którzy na stałe pracują z nami i staramy się Wam dać indywidualne podejście. Oraz kolejnym atutem jest to, że mamy ponad 40 koni, które pracują, trenują pod siodłem regularnie i są do Waszej dyspozycji. Kolejnym istotnym atutem na obozie rekreacyjnym jest to, że możemy dokupić sobie dodatkową lekcję. Możemy kupić cały pakiet lub swobodnie każdego dnia zapisywać się na listę życzeń, w której zgłaszamy swoją chęć udziału w dodatkowej lekcji. I za każdym razem będziecie wpisani na tą lekcję, będziecie mogli ją odbyć i na koniec obozu Wasi rodzice po prostu rozliczą się za tą lekcję. Kolejnym naszym atutem jest to, że jesteśmy położeni w pięknym, malowniczym miejscu otoczonym lasami i jeziorami. W momencie, kiedy macie ochotę pojechać w teren, my mamy 150 km szlaków konnych, którymi bardzo chętnie się przemieszczamy. Więc nasz obóz rekreacyjny daje nam też to, że nie będziemy tylko w hali pracować, trenować ujeżdżeniowo czy skokowo, czy będziemy bawić się na Pony Gamesach, ale też możemy wyjechać do lasu. No i kolejnym, ostatnim, myślę, takim najważniejszym atutem naszego ośrodka jest to, że możecie zdać u nas odznakę brązową oraz srebrną, ale także i odznakę jeżdżokonną. I treningi do brązowej odznaki, do srebrnej są kolejnym takim odrębnym działaniem naszym, ponieważ Wy jesteście grupowani stricte do grupy brązowej odznaki, do grupy srebrnej odznaki oraz do grupy odznaki jeżdżokonno i mamy treningi pod kątem tego, co będzie działo się na egzaminie, czyli jeździmy czworobok, pracujemy na parkurze i macie zajęcia teoretyczne, które przygotowują Was z części właśnie tej teoretycznej, czyli odpytywania przez egzaminatorów. Kolejną naszą ofertą feriową są obozy sportowe. Obozy sportowe są ukierunkowane dla osób, które już mają zdaną odznakę, są na etapie brązowej odznaki albo i wyżej, są na etapie srebrnej, złotej odznaki i przyjeżdżają do nas po to, by nauczyć się czegoś więcej. I na obozie sportowym oferujemy pracę skokową, jak i ujeżdżeniową, czyli elementy ustępowania od łydki, łopatki do wewnątrz, łopatkę na zewnątrz, tak? Czyli elementy już bardziej zaawansowane ujeżdżeniowe, czy trawersy, renwersy, zwroty na przodzie, czy praca na kontakcie i nauka tej pracy na kontakcie, to uzyskacie na obozie sportowym na feriach jeździeckich w stajni Iskra. Na obozie sportowym także mamy wykłady, mamy zajęcia w stajni, które przygotowują Was też od tej części teoretycznej, jakże i praktycznej, czyli na zajęciach w stajni, w których uczymy się różnych elementów bardzo ważnych w opiece nad końmi, czy takich podstawowych zabiegach pielęgnacyjnych związanych z końmi. Ale na obozie sportowym też mamy możliwość taką, że wybieramy sobie instruktora, tak? Czyli jeśli mamy ochotę trenować tylko ze mną, no to ja układam tak treningi, że jeździmy tylko ze mną. I tak samo jak osoby, które są na obozie sportowym, chcą trenować z innym instruktorem, z którym tylko z nim chcą pracować przez cały tydzień, jak najbardziej mają taką możliwość. Więc myślę, że obóz sportowy jest na tyle ukierunkowany pod potrzeby jeźdźca już bardziej zaawansowanego, że tak naprawdę dostaniecie
to, co będziecie oczekiwać, czyli intensywne treningi, indywidualne podejście i bardzo dobrze przygotowane. Ferie w Iskrze to owszem, to czas intensywnych treningów, karmienia koni rano i wieczorem, sprowadzanie koni z pastwiska i pielęgnacja, czyszczenie, siodłanie, przygotowywanie, ale to też jest czas wolny, czas, w którym możecie spędzić z koleżankami, z kolegami na fantastycznych zabawach, na smoczym jaju, na podchodach, na różnych fajnych zajęciach integracyjnych, które organizują wychowawcy, którzy o Was dbają przez całą dobę. Więc instruktorzy dbają o Was w stajni, ale wychowawcy zajmują się z Wami w międzyczasie, tak? Czyli organizują Wam czas wolny, ale nie bez przesady, nie są nachalni, nie są zmuszający Was do tego, byście bawili się, imprezowali z nami przez cały tydzień, ale dbają o Wasze bezpieczeństwo oraz to, byście czuli się bardzo dobrze. I pamiętajcie, w Iskrze nie zabieramy telefonów. Możecie mieć telefony przy sobie cały czas, ale byście nie brali ich na jazdę, żeby się nie zniszczyły. Ale tak to możecie z nich korzystać przez całą dobę. I na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że są 4 posiłki dziennie, jest podwieczorek bardzo dobry, jest śniadanko, które jest w formie szwedzkiego stołu, czyli nie jesteśmy zamknięci w ramach czasowych. Te śniadanko leży ponad 2,5 godziny, czeka na każdego uczestnika obozu, żeby spokojnie sobie w swoim trybie, w swoim czasie zjadł śniadanko. Od godziny 13 zawsze trwa obiadek, na którym tak samo jesteśmy w formie takiego szwedzkiego stołu, czyli nie ma wydawanych porcji. Każdy nakłada sobie tyle, ile ma ochotę zjeść, tyle sobie nakłada, jak będzie trzeba, to dostanie dokładkę, tak żeby był najedzony i szczęśliwy. Potem kolejnym posiłkiem jest podwieczorek, który ma różną formę. Jest to dobre ciasto, są owoce, są bardzo dobre ciasteczka pieczone przez panie kucharki z naszej Iskry. Więc jeśli kogoś złapie mały głodek przed całą kolacją, zawsze ma co wziąć, żeby zjeść, przekąsić. Oraz cały czas wystawione są herbaty, napoje, ale napoje w formie wody mineralnej oraz zdrowych soków. I na koniec jest oczywiście kolacja, która jest zawsze na ciepło i na zimno. Czyli macie wybór, to na co macie ochotę, to zjecie. Drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam, jak to wygląda w naszej stadninie i jakie są zalety bycia na naszym obozie. Mam nadzieję, że się zobaczymy, mam nadzieję, że się spotkamy na naszych feriach jeździeckich w Iskrze. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia.